Dzień dobry. Słuchajcie, jakiś czas temu stworzyłam sobie w głowie coś takiego, co lubię nazywać prywatnym magazynem dobrych wspomnień. Chodzi o to, że staram się chomikować w środku piękne momenty, które mi się w życiu zdarzają. Rejestrować na takim twardym dysku w sercu i w głowie fragmenty rozmów, które mnie budują, energię człowieka, która mnie zasila. Nawet mam takie wrażenie, ja to sobie zawsze jakoś tak wizualizuję, że chowam do kieszeni, tak żeby mieć blisko siebie, pojedyncze nawet zdania, które wypływają z ust moich rozmówców. Już nie raz, nie dwa, te słowa, które sobie zabrałam od poszczególnych gości, pozwoliły mi ustawić jakiś taki życiowy kurs na nowo, kiedy dochodzi do różnych zawirowań, więc polecam, żeby stworzyć sobie taką przestrzeń, bo od konkretnych spotkań mogą mijać potem miesiące, nawet lata, a wy ten magazyn cały czas macie i możecie do niego sięgać w dowolnym momencie i to pozwala na nowo przeżyć dobre emocje. I dzisiaj postanowiłam, że podzielę się moimi zasobami magazynowymi i sięgam po wspomnienie z pleneru czytelniczego w Sopocie. Pojechałam nad morze, żeby spotkać się z nominowanymi do nagrody Literacka Podróż Hestii. To jest wyróżnienie dla najciekawszej autorki lub autora książki dla dzieci i młodzieży i powiem Wam szczerze, że gdyby nie wskazówki kapituły, to pewnie byłabym jak wielu z Was mocno zagubiona w świecie literatury młodzieżowej i dziecięcej. Tych książek pojawia się mnóstwo. Na szczęście kapituła, mówiąc kolokwialnie, wykonała kawał dobrej, solidnej roboty i wyłoniła spośród wszystkich tytułów zgłoszonych do konkursu finałową piątkę. I ja już jestem po lekturze wszystkich nominowanych tytułów i mogę Państwu z całego serca wszystkie te książki polecić i mam taką cichutką nadzieję, że kiedy mnie oglądacie, to być może jesteście w trakcie przygotowań do swoich wakacji i że dorzucicie pod wpływem tej opowieści konkretne książki, które staną się fantastycznymi towarzyszkami Waszych wakacyjnych podróży. Ja przygotowałam sobie tutaj taką piramidkę z książek, o której dzisiaj chciałam Wam powiedzieć. Kolejność jest przypadkowa. Na górze tego stosiku Katarzyna Wasilkowska. Już. Ten tytuł Już to jest taki komunikat, który często pada z ust dzieci, ale też dorosłych, kiedy jesteśmy przyspawani niemal do komputera, ktoś nas do czegoś wołamy, już kończymy, ale to już zamienia się w pół godziny, godzinę, a czasem wiele, wiele godzin. Ta książka powstała w dużej mierze dlatego, że Kasia Wasilkowska przeczytała rozmowę przeprowadzoną przez Annę Kalitę z mamą prawie 10-letniej dziewczynki, która w tak mocny sposób uzależniła się od internetu, że musiała trafić na terapię, na oddział psychiatryczny. To jest historia, która zainspirowała do zbudowania opowieści o Luli. Ja nie ukrywam, że jestem wielką fanką tego, w jaki sposób o emocjach pisze Kasia Wasilkowska, że to wszystko jest bardzo mocno osadzone w ciele. Dzieci często, ale dorośli też, mówię za siebie, ja też tak mam, mają tak, że odczuwają niektóre emocje, niekoniecznie od razu potrafiąc je nazwać. No bywa też tak, że jesteśmy na przykład wściekli na kogoś, ale pod spodem gdzieś jest jakiś żal albo smutek i trzeba się do tych emocji dokopać, zaopiekować się nimi, żeby jakoś pójść do przodu. Ja bardzo lubię ten taki dziecięcy radar, który bardzo dużo przeczuwa, jeszcze nie potrafi nazwać i próbuje sobie też na własną rękę jakoś z tym wszystkim radzić. W książce już jest taki fragment. Żal zaczyna wlewać się w nią jak woda do wanny. Pan coś im odpowiada, ale do Luli to nie dociera. Jakby zanurzyła się pod wodę. Jakby zanurkowała w przykrości. I nie wiem jak wy, ale ja znam takie nurkowanie w przykrości i czasem potrzeba naprawdę sporo mobilizacji, żeby z tej przykrości wynurzyć się na powierzchnię. Po lekturze książki Kasi też zdałam sobie sprawę, że jako dorośli jesteśmy też bezradni i mimo najszczerszych chęci nie potrafimy zawsze ochronić swojego dziecka, na przykład przed jego rówieśnikami, którzy potrafią być w wielu sytuacjach takich rówieśniczych okrutni. Pojawia się taki fragment. Trener może sobie mówić, że każdy ma pracować swoim tempem, bez oglądania się na innych. Dzieciaki zawsze się porównują. W tej historii związanej z internetem, z uzależnieniem od internetu pojawia się taka gra sieciowa jak kryształowy zamek i przy okazji polecam Państwu, jeżeli już zaangażujecie się mocno w tę tematykę internetu i tego, czy jest w ogóle jakaś bezpieczna granica i kiedy to, co służy do nauki, do rozwoju, do rozrywki nagle zamienia się w uzależnienie, to polecam też, żebyście zobaczyli filmy Dylemat Społeczny. Jest do znalezienia dokument na przykład na platformie Netflix. I to jest dokument, który też pokazuje, w jaki sposób wykorzystuje się wiedzę psychologiczną
do budowania takich programów i takich aktywności, które kompletnie nas odklejają od rzeczywistości. To jest oczywiście wiedza psychologiczna pozbawiona etyki, no, ale takie działania w biznesie niestety funkcjonują. Warto włączyć uważność, żeby no, mieć jakiś oręż do walki i do reagowania. Ten film zresztą Dylemat Społeczny opowiada o tym, co już się robi, żeby znaleźć taką równowagę. Bo nowoczesne technologie oczywiście w wielu sytuacjach nas sprzyjają, ale bywają też ogromnym zagrożeniem. I ta historia, na bazie której powstawała książka Kasi Wasilkowskiej, jest na to najlepszym dowodem. Kolejna książka, która znalazła się wśród nominowanych do Nagrody Literacka Podróż Hestii, to Po śladach Agnieszki Wolny-Hamkało. Powiem Państwu, że dostałam książki do lektury jeszcze w formie elektronicznej i bardzo to lubię, ponieważ wtedy nie mam okazji zajrzeć do tego, co się znajduje na okładkach, na obwolutach książki, co czasami sugeruje już jakieś wyobrażenie i to była dla mnie kompletna niespodzianka. Powiedziałam zresztą Agnieszce, że pociągnęła mnie w tej książce jak po sznurku nastrojem, takim mrocznym, niepokojącym. Skończyłam czytać i miałam w sobie takie pytanie: no dobrze, ale czy to jest książka na pewno dla młodych czytelników, dla nastolatków? I zatrzymałam się na tym pytaniu i bardzo dobrze, bo uświadomiłam sobie, że próbowałam wcielić w życie taki sztuczny podział na świat nastolatków i dorosłych. Tymczasem trudne emocje, takie na przykład jak bezradność, bezsilność, różne kompromisy, których my się wstydzimy, one wkraczają też bez zaproszenia do świata nastolatków. Mało tego, oni są jeszcze bardziej bezbronni, bo nie mają jeszcze narzędzi do tego, żeby radzić sobie z tymi emocjami. Część z Was z pewnością kojarzy wcześniejsze książki Agnieszki Wolny-Hamkało, w których pojawiała się Adela i jej przyjaciele z dzieciństwa. Myślę o Julku i Franku. Przypomnę tytuły Nikt nas nie upomni i Lato Adeli. W tej trzeciej części Adela znika. I paradoksalnie można powiedzieć, że miasto wypełnia jej nieobecność. Ona wręcz występuje w takiej postaci zwielokrotnionej, bo pojawia się w opowieściach różnych ludzi, których spotkała na swojej drodze. Jest w tej postaci zwielokrotnionej, bo jest w tęsknocie chłopców, w ich oczekiwaniach, jest w takich wyrzutach sumienia, kiedy do człowieka dociera, że na przykład nie zwrócił uwagi na coś, co ktoś jakiś czas temu starał mu się przekazać czy zasygnalizować w rozmowie, że to było dla niego ważne. Wtedy to nam umknęło, a nagle dociera z taką ogromną siłą. Bardzo podoba mi się konstrukcja też tej książki. Ona przypomina taką taśmę, którą byśmy sobie przewijali w głowie i takie stop klatki, które nas zatrzymują. Przy okazji tej książki oczywiście śledzimy i szukamy Adeli, natomiast bardzo dużo dowiadujemy się też o Julku i Franku i dla mnie też takim przejmującym momentem w tej książce jest odkrycie, że czasami, niestety, i to jest bardzo bolesne, znikamy dla innych, nawet jeśli ci inni są tuż obok. Przestajemy się zauważać, przestajemy słyszeć to, co do siebie mówimy nawzajem. Poruszające są też takie opisy poszukiwania bliskości, opisy prób zasłużenia na czyjąś miłość. Jeden z bohaterów, z chłopców, szuka takiej bliskości z ojcem i szuka w zasadzie pretekstów. To jest wspólna nauka jazdy samochodem, bo takie otwarte mówienie o emocjach z różnych względów nie jest możliwe. Myślę, że w Adeli odnajdzie się też wiele dorosłych osób, bo Adela ma w sobie rodzaj takiego nienasycenia. Ona czasami się rzuca w różne sytuacje na główkę, często w niebezpieczne sytuacje. I cały czas jest w takim biegu, kołowrotku, czegoś szuka, ale tego nie dostaje. Jest taki fragment: w końcu cząstka świata, która na moment zachwycała Adę, nigdy nie była tą, o której jej chodziło. W książce Agnieszki też lubię taki fragment, który mi uświadomił, że szczęście nigdy nie jest stanem permanentnym. I to od nas w dużej mierze zależy, czy my w ogóle zobaczymy jakiś okruszek nawet szczęścia i go zatrzymamy, czy w ogóle gdzieś przejdziemy obok, nawet tego nie zauważając. Uwielbiam takie zdanie, które pojawia się w konkretnej sytuacji, oczywiście w jakiej Państwu nie zdradzę. Ograniczę się tylko do fragmentu, którego być może teraz nie musicie rozumieć, nie wiązać go z konkretną sytuacją, ale na pewno go poczujecie. Byli prawie szczęśliwi. Prawie niczego im nie brakowało. Przez chwilę, tyle ile trwa piosenka, zapomnieli, czego szukają. Po śladach. Agnieszka Wolny-Hamkało. Jedynym mężczyzną, który został nominowany w tym roku do Literackiej Podróży Hestii, jest Marcin Przewoźniak, który przychodzi do Państwa z książką zatytułowaną Mama w odcie.
Zabójcze pierogi, tak brzmi podtytuł. I faktycznie to jest historia kryminalna, bo pierogi w pewnym momencie tej opowieści lądują w policyjnym laboratorium. Dlaczego? No tego Państwu nie mogę zdradzić, bo jestem przekonana, mocno w to wierzę, że istnieje takie miejsce w piekle dla tych, którzy zdradzają zbyt dużo czytelnikom, którzy są jeszcze przed lekturą. Więc dbając o własne bezpieczeństwo, tego nie powiem, ale spokojnie mogę zdradzić, że ten tytuł Mama w odcie oddaje taką sytuację, kiedy na naszej twarzy rysuje się taki wyraz, który pokazuje, że no, sytuacja nas mocno przerasta i już nie jesteśmy w stanie wygenerować uśmiechu numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To nie będzie uśmiech olśniewający, tylko prawda, która nagle bez żadnych konwenansów pojawia się na naszej twarzy. Od razu Państwu powiem, że w tę historię wprowadzi Was Estera. To jest dziewczynka, której mama pracuje w telewizji. Jest kulinarną celebrytką, prowadzi program. Niespecjalnie tak życiowo gotuje, no ale telewizja to jest jednak sztuka iluzji. Świetnie zresztą Marcinowi Przewoźniakowi udało się oddać tę rzeczywistość telewizyjną, pełną lichtru, sztucznych uśmiechów, czasami absurdalnych pomysłów. No i tę drugą stronę, a w zasadzie drugą twarz, którą widzą tylko często najbliżsi, czyli zmęczonego człowieka, który jest, przychodzi do domu i najzwyczajniej w świecie bywa zmęczony udawaniem na wizji. Pada zresztą takie zdanie, Estera opowiada, mama ma coś wspólnego z jednorożcem albo z Batmanem. To znaczy, że nie występuje w realnym świecie, tylko w telewizji. I wtedy wygląda inaczej. Gdy wraca do domu, zmienia wygląd, fryzurę, twarz i nazwisko. Mama na ekranie w tej wersji telewizyjnej występuje pod pseudonimem Katrina Wege, a tak naprawdę nazywa się Katarzyna Parzymięs. No i w życiu Katarzyny Parzymięs, a w zasadzie w życiu Katriny Wege, bo pewnie w takiej wersji telewizyjnej chciałaby występować, no rozgrywa się pewien dramacik, to znaczy szefowie stacji stwierdzają, że program nie ma takiej oglądalności, na jaką liczono, więc trzeba program przesunąć w ramówce. No to jest degradacja, ale jak się okazuje, to przesunięcie w ramówce pozwala się zbliżyć matce z córką. Co się dzieje dalej? No jedziemy na plan programu i poznajemy mieszkańców Podlasia, ponieważ lądujemy w Supraślu, a tam w menu, słuchajcie, znajdują się m.in. dzyndzałki z chreczką i skrzeczkami. Co się kryje za taką pozycją w menu? No musicie się poczęstować, przeczytać książkę, skosztować i przyznaję, że Marcin opowiada tak o Podlasiu, że ma się ochotę spakować walizki i po prostu tam pojechać. Zresztą, kto wie, może Państwa ścieżki właśnie na Podlasie Was zaprowadzą i w takim otoczeniu jeszcze przyjemniej będzie się czytać tę książkę. Ja chciałam pozdrowić przy tej okazji wszystkich dźwiękowców telewizyjnych, z którymi miałam okazję przez lata pracować. Na pewno się będziecie uśmiechać, czytając książkę Marcina, bo faktycznie bardzo często zdarza się, że poruszacie się po studiu w takich spodniach, które mają mnóstwo kieszeni, spodnie bojówki. To wszystko tam dźwięczy, dzwoni, najpierw Was słychać, potem widać. No i też na pewno będziecie przytakiwać przy zdaniu, że dźwięk w telewizji jest najważniejszy. Bardzo podoba mi się też ta konwencja, która pokazuje, bo w kolejnych częściach Marcin będzie nas zabierał do różnych rejonów Polski, żeby pokazywać, że ten regionalizm, te konkretne potrawy w różnych miejscach Polski mogą być czymś, co nas przyciąga i co budzi ciekawość nie tylko jedzenia, ale po prostu drugiego człowieka. Mama w odcie, Zabójcze pierogi, to książka Marcina Przewoźniaka, nominowana do literackiej podróży Hestii. I kolejna książka, którą chciałam Wam polecić, to Zefiryna i Księga Uroków, za którą odpowiada Sasza Hady, czyli Aleksandra Motyka, Ola, która na co dzień pracuje w CD Projekt Red i jest m.in. współscenarzystką i autorką dialogów do gry Wiedźmin 3, Dziki Gon. Wydawało mi się, powiem Wam szczerze, że nie przepadam za powieściami fantasy. I tutaj dowód na to, że warto weryfikować to, co nam się wydaje na nasz własny temat. Wydawało mi się, że nie lubię. Musiałam po prostu poznać księżniczkę Zefirynę, bardzo ekscentryczną postać, która zdecydowanie wie, czego chce w życiu. Ona nie czeka na księcia z bajki, ona sięga po to, na co ma ochotę. Bywa roztrzepana, zresztą uwielbiam takie zdanie, z którym się utożsamiam, bo tak też się zdarza w moim życiu. Słowa same wyfrunęły z ust Zefiryny, niczego z nią nie konsultując. To czasami jest ryzykowne, ale przynajmniej powoduje, że człowiek jest autentyczny. W tej książce jest bardzo dużo sensualności. Kiedy będziecie czytać, ja miałam takie wrażenie, że wręcz
pędzę, próbuję nadążyć za Zefiryną, która gdzieś krąży po zamkowych korytarzach. Widzicie konkretne obrazy, słyszycie dźwięki, czujecie zapachy. Bardzo istotny jest na przykład zapach cedrowego mydła do golenia, który zwiastuje przybycie kapitana Sharpa, który jest bardzo istotną postacią dla Zefiryny, ale więcej zdradzić nie mogę. Bardzo bogate słownictwo. W tej książce Sasza między innymi używa, wrzucę tak pomiędzy opowieść, takie słowa jak sfumato, paralaksa, barwi do ust, emablować, czyli adorować kogoś. Można się tymi wszystkimi słowami częstować i nimi cieszyć. Ja też lubię poczucie humoru w książkach i można powiedzieć od razu, że Zefiryna też dostarcza poczucie humoru. Jest taki fragment, kiedy biegnie po tych zamkowych korytarzach, no i musi wybrać strój do takiego szalonego pościgu i czytamy. W końcu jednak wybrała piżamę, bo trudno byłoby gonić Aislinga, a Aisling to jest mistrz snu, z jedwabiem ześlizgującym się z partii górnych i przeciągiem hulającym w partiach dolnych. No, faktycznie byłoby trudno, jasna sprawa. Więc słuchajcie, polecam Wam z całego serca Zefirynę, a kiedy już jesteśmy przy tych słowach, które czasami wychodzą z ust bez kontroli rozumu, to ja tutaj się chciałam popisać i przywołać to słowo emablować, czyli adorować, takie zapomniane, przez niektórych też nieznane. No ale z moich ust wypłynęło coś kompletnie innego, czyli słowo embalować. Na szczęście wychwycił to Michał Rusinek, no i potem śmialiśmy się z mojej radosnej słowotwórczości. Pocieszał mnie, że w zasadzie no emablować okej, funkcjonuje w języku polskim, natomiast embalować, które stworzyłam, też nie jest takie złe, bo zawiera w środku słowo bal, a emablowanie kogoś podczas balu ma duże szanse powodzenia, więc proszę zdecydować, czy będą się Państwo trzymać wersji słownikowej, czy mojego radosnego słowotwórstwa. Zefirynę polecam również z całego serca. I na koniec chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o książce Stan splątania Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Poruszająca historia, która też na pewno na stałe zapisze się na twardym dysku w sercu i głowie, historia spotkania młodości ze starością. Patrzymy na nastolatków, którzy odwiedzają w domu spokojnej starości jego podopiecznych. I muszę się przyznać, że to jest książka, która mi uświadomiła, jak bardzo przemęczeni są dzisiejsi młodzi ludzie, których grafiki często przez dorosłych są tak mocno zaprogramowane, że oni nawet nie mają wolnej przestrzeni. Słyszą przeróżne komunikaty ze strony nauczycieli i rodziców, mówią im, masz być taki jak, albo bardziej się postaraj, oni są z każdej strony wręcz motywowani do rywalizacji, dorośli czasem mówią, że to jest zdrowa rywalizacja, a wielu z nich nosi w sobie taki krzyk, mają ochotę wybuchnąć i powiedzieć stop, ja nie mam ochoty brać udziału w tym wyścigu. Takie modne hasło, które się pojawia bardzo często, to bądź sobą, tyle tylko, że żeby być sobą, to najpierw trzeba się dowiedzieć, kim się jest. A to wymaga przestrzeni, czasu, poszukiwań, upadków, otrzepywania kolan i ruszania znowu do przodu. I myślę, że tej przestrzeni i tego pozwolenia na potykanie się, na próbowanie bardzo brakuje. Patrzymy też na rzeczywistość młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć porozumienia ze swoimi rodzicami. I ci rodzice, mając często nawet bardzo dobre intencje, starają się jakoś sformatować dzieci. Jest taki fragment, w którym jedna z bohaterek, Lena, czuje, że każde słowo jej mamy jest trochę jak scyzorek. Tak jakby ta mama próbowała przyciąć córkę do kształtów, których ona sama oczekuje. I ten nożyk oczywiście nie jest prawdziwy, ale ból wywołany takim, a nie innym formatowaniem jak najbardziej jest autentyczny i on jest bardzo mocno przeżywany przez tę dziewczynę. Książka Stan splątania też uświadamia, że jesteśmy w takiej kulturze, teraz zanurzeni wszyscy, że szczęście trochę stało się taką rzeczą, kolejną rzeczą do osiągnięcia, kolejną rzeczą, którą należy zrealizować w korporacyjnym planie. Tak jakbyśmy cały czas musieli na to szczęście zasłużyć, jakby nie wystarczyło to, że po prostu jesteśmy. I tutaj to spotkanie młodości ze starością jest też takim momentem otwarcia się, autentycznego otwarcia na drugiego człowieka. Ja bardzo lubię postać Jarminy, to jest starsza pani, która no, przeżyła już w swoim życiu bardzo dużo rozczarowań. Mam nawet wrażenie, że ubiera coś w rodzaju takiej emocjonalnej zbroi, żeby znowu nie pozwolić na to, żeby ktoś ją skrzywdził emocjonalnie. No ale potem pozwala sobie na odwagę zdjęcia tej zbroi, mając świadomość, że zdejmując zbroję, człowiek się naraża na ryzyko, ale jednocześnie otwiera drzwi na różne piękne emocje, które mogą się jeszcze przydarzyć w jego życiu. Jest taka rozmowa, boję się tych dzieci, odzywa się nagle Jarmina, boję się litości. Pomoc trzeba umieć przyjmować. To trudne, a oni nie wiedzą, jak się zachować. Też się boją.
Elodia kładzie dłoń na szczupłym ramieniu Jarminy. Jarmina drży z chłodu, a może z napięcia. Dajmy im szansę. Dajmy sobie szansę. I myślę, że w dużej mierze stan splątania jest właśnie taką opowieścią o szansie, którą warto dać sobie samemu i drugiemu człowiekowi, otwierając się na własną i cudzą wrażliwość. Słuchajcie, to pokazuje wszystkie książki, które pakujcie do walizek wakacyjnych, przekazujcie też potem dalej, a jeżeli mielibyście ochotę na spotkania z twórcami nominowanymi do Literackiej Podróży Hestii, to polecam zajrzeć na stronę Literacka Podróż Hestii na Facebooku, a tam na przykład w planie Rapka Festiwal, gdzie nominowani twórcy, o których dzisiaj Wam opowiadałam, będą obecni. Więc proszę sprawdzać, a ja życzę pięknego dnia i zaczytanego dnia. Do zobaczenia.